Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Not So Berry. Mikaela sobie właśnie troluje na forach. I tak, dzisiaj pomyślałam, że weźmiemy sobie dzień wolny od pracy. Także weź już nie troluj i... czekajcie, jak to się robiło? Tutaj, weź dzień wolny i pójdziemy sobie ogarnąć tą aspirację. Dzisiaj odwiedzimy jakieś 3 różne domy, koniecznie. I zatkamy odpływ wody. I jeśli chodzi o 10 poziom złośliwości, no myślę, że do 10 dzisiaj nie dojdziemy. Ale na pewno jakoś poprawimy nam tutaj to wszystko, że będziemy bliżej do ukończenia, wiecie, do spełnienia tej aspiracji. Może sobie załóż to, chociaż w sumie jest ciepło dzisiaj, więc coś letniejszego. Coś bardziej letniego, o to mi chodzi. Słowić się nie mogę. Nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim, więc no nic się tutaj ciekawego nie zmieniło w sumie. Zepsuł nam się sznurek do prania, ale dobra. Siknij, higiena, może jeszcze wyjść prysznic i spadamy do jakiegoś domu. Także ja się za chwilkę odezwę. Właśnie mi tu wyskoczyła informacja, że mamy zlot zapaleńców. I tak sobie pomyślałam, że ten zlot, jak to się nazywało, ten psikusy i harce, czy coś takiego, że to by było dla nas idealne, bo byśmy mogły sobie tam rozwinąć tą złośliwość całkiem. Ale nie wiem, kiedy to będzie. Także dobra, Mikaela sobie bierze prysznic i myślę, że wybierzemy się do kogoś. Powiedzmy, może do tych, jeszcze u nich nie byliśmy. Także chodźmy do nich. I popracujemy dzisiaj nad naszą złośliwością. Tak, postanowiłam wziąć dzień wolny od pracy, bo... Nie wiem, jakoś nie chciało mi się drugi raz tam iść. Po tym, jak masakrycznie nam szło w poprzednim dniu, w poprzednim odcinku, znaczy się. I... czekajcie... Jasne powitanie. No, zapukaj do drzwi. Zatkamy im odpływy. Wszyscy widzę, są w domu, więc łatwo nie będzie. Ona tu mieszka też? Cały czas pada. Mamy jesień. Ale pięknie wygląda jesień w Newcrest. Powiem wam. Podoba mi się. Dobrze. Spłataj psikusa towarzyskiego. Możemy to zaznaczyć. I grabliście to raczej nie. Dobra, jesteśmy. To je, tak się prezentuje ich domek. I tak, co my tu mamy zrobić? Zatkaj odpływy wody. Zatkaj odpływ. Chodź. Mam nadzieję, że nikt nas nie przyłapie. No, Mikaela, i co? Uda się? Paznokci sobie nie połam. Trochę to trwa, ja jej to przyspieszę. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie przyłapie. A na razie nikogo nie ma, także spoko. Chyba się uda. Udało się. Tak, dobra. Zwiewamy stąd. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Może tutaj? Tutaj jakiś mieszka facet. Idziemy zatkać mu odpływ. Okidoki, jesteśmy. Zapukaj do drzwi. Mamy tutaj trochę tych punktów aspiracji. Może jakąś cechę jej wykupię, tylko nie wiem jaką. Jak macie jakiś pomysł, to proszę śmiało napiszcie. Zatkaj odpływ. Nikogo nie ma w domu? Patrzcie, jak fajnie tutaj mają. Tu na dole mają w piwnicy takie sypialnie i taki pokój zabaw. Łazienka. Tu na górze, a jest, patrzcie, jest ten facet. Dobra, powiedzmy, że to było na zasadzie, że się włamałyśmy do niego, do domu. O, nawet nic nie zauważył. Także spoko. No, Mikaela zatka odpływ. O nie, idzie do nas, nie! A nie, idzie na dół. O matko, dzięki ci, panie. Myślałam, że nas przyłapie. On będzie. Idziesz spać? A nie.
jednego komputera na drugi, no. I co, udało się? O, Michaela? Tak, udało się! Dobra, zwiewamy. Idziemy do trzeciego domu. Tutaj znowu jakiś facet mieszka. Tutaj ta Lidia, to może Lidii nie będziemy zatykać. To jemu zatkam. Fajnie by było do Emanuela. Emanuelowi zatkać. Ale dobra. On pewnie w domu jest, to nie będę, wiecie. Okej, jesteśmy. Próba numer 3. Tutaj jest ten facet na zewnątrz, jakiś. Jak on się nazywa? Fajny nawet. Darion Hayes. No dobra, zapukaj do drzwi. Mikaela, dawaj. Jeszcze tylko jeden dom nam został. No nie gadaj już z nim, zapukaj. Okej, wchodzimy i idziemy. A da się w wannie też to zrobić? Da się, to zrobimy mu wannie. Zatkaj odpływ. Tutaj ma pusto ten, widzę. Bardzo pusto. A tu też nic nie ma. No ale ma łóżko, ma kuchenkę, także przeżyje. Dawaj, Mikaela. Nie przyłap nas, facet. Przyspieszam. O nie, przyłapie nas. A nie, tylko się patrz. Patrzcie, że nawet nic nie tego. On nie powie nam. Myślałam, że będzie krzyczał, ale nie. Dobra, udało się. A to? Rozmawiaj z nim. Dobra, nie rozmawiaj z nim, tylko zwiewaj. Udało się. Udało się. Może gdzieś sobie dziś pójdziemy? Tu już wszędzie byliśmy w sumie. Tutaj w tym barze nie byliśmy. Może w wierzbowej zatoczce? Siłownia. Chodźcie na siłownię. Michaela niech sobie trochę poćwiczy. Może uda jej się zrzucić wagę pociążową. Nie to, że mi to przeszkadza, bo mi absolutnie nie, ale wiecie. Okej, jesteśmy już na siłowni. Kto to jest? Phoenix. Garcia. A, nie interesują nas chłopaki. Chodź, Michaela. Biegnij. Pobiegaj sobie trochę. Może uda ci się trochę kilogramów zrzucić. Co tu jeszcze mamy? Mamy basen. Mamy, to jest spanie. Mamy basen. Na dole mamy toalety. A tu? Tu mamy spa. Nie mamy za bardzo pieniędzy, żeby, wiecie, na spa wydawać, także. Sporo jej się przytyło. Teraz widzę w tym sportowym. No ale wiecie, musiała się zajmować małymi dziewczynkami. Nie miała tyle ruchu co zazwyczaj. Lekcja jogi zacznie się za 30 minut. No. Gadasz z kimś? Ten za kożycia. Głodna jesteś, także myślę, że pobiegamy sobie trochę. Poćwiczymy, po czym pójdziemy sobie gdzieś na lunch. Jeszcze nie wiem gdzie, ale coś wymyślimy. Przyszedł do nas jakiś trener. On ma te cienie do oczu? Dawaj, Michaela, dawaj! Biegaj. Dobra, myślę, że jej wystarczy. Chodźcie, idziemy zjeść. Tu jest jakaś knajpka? Tak, restauracja. Idziemy sobie zjeść jakiś lunchik. Czemu nie? Wiecie co? Chciałabym, żeby Michaela kogoś poznała jeszcze, żeby wiecie. Nie była tak całkiem sama. Taki był plan, że Michaela z nikim się nie zwiąże, ale teraz minęło kilka lat od tego całego zajścia z Emanuelem.
Także myślę, że jest czas, by już kogoś poznać. Ale dobra, wszystko w swoim czasie. Gdzie siadamy? Ciepło jest, więc może na zewnątrz. Może tutaj. Proszę, stolik. O, ja chyba tego Sima pobrałam. Tak. On jest fajny. Dla Mikaeli był w sam raz. Zrób fikołka do tyłu, do basenu. Nie no, Mikaela. Chodź, poprosisz o stolik i sobie coś szamniemy na obiadek dobrego. Ładna pogoda. Uwielbiam te widoczki w Simsach. Gdzie idziesz? Nie! Chodź, zamów coś, kurczę. Zostawić ich samych na chwilę, tych Simów, i już wiecie. Chodź, kochana, zamów coś. Okej. Okay. To tak. Z racji tego, że się trochę odchudzamy, weźmiemy sobie wodę. Wodę i na główne danie... Co tu było takiego dietetycznego? Może... A nie, łososia nie możemy, bo jesteśmy wegetarianką. Hamburger i lapia kluski. Nie mamy tu za dużego wyboru. Kluski, zupa rybna to nie. Dobra, weźmy ten hamburger. Wiem, że taki nie jest zbyt dietetyczny, ale trudno się mówi. Widzę, że już głodna jest bardzo. Także wiecie. Pójdź do siłowni, a później na hamburgera. Też tak można, nie? Świetne masz buty i ten cały outfit po prostu. Fajna ta knajpka, taka, wiecie, restauracja rybna typowo. A to kto? Jakiś Colton? Dobra. Teraz jak czekasz, to może zrób psikusa przez telefon, powiedzmy, że tej. Gdzie idziesz, Mikaela? Aha, wstajesz tylko. Zrobisz jej psikusa. Wow, wygrywam główną nagrodę. Nawet nie wiem, co to był za konkurs. Nie mogę się doczekać, aż przyjdzie moja wygrana. No, dała się nabrać. Udany psikus. Co by tu jeszcze? Co by tu jeszcze? Chodźcie może. Albo dobra, najpierw poczekamy na to żarcie. Idziesz? Nie no, Mikaela, no... Poczekajże chwilę, zaraz ci przyniosą. O, idzie już, zobacz. Trzymasz tą chwilę. Tylko proszę cię, nie wywal naszego jedzenia. Okej. Udało się. Dziękuję bardzo. Mikaela, gdzie ty idziesz? Siadaj tuże, no Boże, ci Simowie! Siadaj i jedz! Jaki piękny zachód słońca. Patrzcie na to. Pięknie tutaj jest. Ja zapominam, jaka piękna jest ta wierzbowa zataczka. No. Szamaj. Szamaj, szamaj. I myślę, że... Bailey chce, żebyśmy przyszli do jej domu? Nie. Bailey, nie mamy dziś czasu, bo rozwijamy tutaj... Ej, czemu mi to się nie zatrybiło? No przecież zrobiliśmy to 3 razy. Ej, ja nawet nie zauważyłam. Kurczę, to dobra, to jeszcze kogoś odwiedzimy i zatkamy im ten odpływ. A wy co? No szamaj, Mikaela, czemu nie jesz? Co to było, takie światło?
Aha, to od tego. Dobra, zapłać. 7 simolonów tylko? Strasznie tanio tutaj. Zapłać i może... chodź, kochana, pójdziemy do kogoś do domu jeszcze. Powiedzmy, że jakiś najbliższy dom, czyli może ten. Dużo tu ludzi mieszka. Dobra, idziemy zatkać im odpływ i spadamy do domu. Okej. Jesteśmy, ale mają chatę, wow. No. Jaki basen, fajnie mają. Fajnie, fajnie. Chodź, kochana Mikaela. Zapukaj. I zatkaj im odpływ. Tutaj jakiś jest. Vince. Tutaj Simon. Ten Simon fajny też. Dobra, dawaj Mikaela. Uda się. Udało się, zatrybiło. Popsułyśmy umywalkę. Uciekamy. Uciekamy stąd. Dobra. Gdzie jest Newcrest? Tutaj. Uciekamy do naszego domku. Cały dzień praktycznie poza domem. Okej, jesteśmy już w domu. Rose i Ruby wracają ze żłobka i co by tutaj porobić? Mikaela, pęcherz, idź sobie skorzystaj. I złośliwość, już nam tak niewiele brakuje, żeby tutaj osiągnąć ten 8 poziom, także potroluj jeszcze chwilę na forach i myślę, że zajmiesz się tutaj dziewczynkami. Co one tutaj robią? Bałaganią, jak zwykle. Jak tam wasze potrzeby? Ty jesteś nawet ok, ty też. Potroluj dosłownie chwilę, żeby wbić tą... Ale nie poszła mi skorzystać, widzicie to? Nie słucha się mnie w ogóle. Dobra, musimy skrzyczeć małą, bo tutaj się w kiblu bawi. Także dyscyplinuj, może stanowcze. Czekajcie, gdzie to jest? Dyscyplinuj, stanowcze. Zakaz pluskania się w toalecie. O. Chodź, Mikaela. Dobra. I dam jej jeszcze, żeby chwilę sobie patrolowała na forach, bo jeszcze troszeczkę nam tutaj brakuje. Już tak blisko jesteśmy. Myślę, że pogram sobie tutaj troszkę sama. I właśnie skupię się na wbijaniu tych umiejętności. Logika, złośliwość. Później zostaną nam jeszcze pierwiastki, no i wiecie, awanse. Nie tu, tutaj. Nadal mamy 5 poziom, także jeszcze sporo przed nami. Ale będzie trzeba to ogarnąć. Wyślemy jeszcze pocztowy łańcuszek. Jeszcze sobie chwilę potroluj. I może opowiedz śmieszną historię. Trzeba te dziewczynki położyć spać. No świetnie, komputer nam się zepsuł. Ojej. Dobra, zaraz pójdziemy go naprawić. Mała, gdzie idziesz? Ta już śpi. To chodź, połóż ją do łóżeczka, połóż do łóżka. Szamnij sobie coś na szybkęsa i idziemy spać. Dziewczynki będą miały urodziny, myślę, że w kolejnym odcinku zrobimy im urodzinki. Nie wiem, czy zrobię przyjęcie, czy nie. Tak, za jeden dzień, czyli w następnym odcinku zrobimy dziewczynkom urodziny. Położymy Ruby do łóżka i myślę, że powoli będę kończyć. Także dzisiaj, co nam się udało dzisiaj zrobić? Udało nam się zaliczyć te, zatkać 3 odpływy wody w 3 różnych domach. Jeśli chodzi o umiejętności, to w sumie kiepsko, bo tylko troszeczkę, dosłownie troszeczkę tutaj złośliwość. Mamy już prawie na 8 poziomie.
Logika też kiepsko, nic w tym kierunku nie robiłyśmy. Także zajmiemy się tym w kolejnych odcinkach. Ja tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, pa!